Zmarł 12-letni chłopiec, który wczoraj po południu uległ wypadkowi podczas zjazdu z Górki Szczęśliwickiej w Warszawie. Młodszy aspirant Rafał Rutkowski z Komendy Stołecznej Policji poinformował, że chłopiec został przewieziony do szpitala, ale nie udało się go uratować. Chłopiec w wieku 12 lat w wyniku niefortunnego zjazdu z górki uderzył w elementy ławki. W związku z tym został przewieziony do szpitala. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, chłopiec nie przeżył. W tej sprawie zostanie przeprowadzone śledztwo. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych wracają od jutra do szkół. Rząd podjął decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej tylko w przypadku tej grupy. Jak przygotowania do nauki wyglądają w Piotrkowie Trybunalskim i Bełchatowie, sprawdzała Monika Gosławska. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski, podejmując decyzję o powrocie dzieci do szkół, mówił: Jako minister zdrowia uważam, że trzeba brać pod uwagę wszystkie czynniki, to znaczy nie tylko czynniki epidemiczne, ale też czynniki związane z tym, co oznacza zdrowie psychiczne i rozwój dzieci. W Piotrkowie Trybunalskim szkoły czekają na powrót uczniów. Wszystko jest już przygotowane, mówi rzecznik prasowy tamtejszego magistratu Jarosław Bąkowicz. We wszystkich szkołach podstawowych będą odbywały się zajęcia dla dzieci w klasach 1-3, oczywiście z uwzględnieniem ścisłego reżimu sanitarnego. Każda z placówek opracowała procedury działania w czasie pandemii. Jak informuje bełchatowski magistrat, w podległych mu szkołach każda grupa ma mieć stałą salę zajęć i stałego nauczyciela, a sale lekcyjne mają być wietrzone co godzinę. Wprowadzono także różne godziny przychodzenia dzieci do szkół. Wcześniej wszystkich chętnych nauczycieli przetestowano na obecność koronawirusa. Monika Gosławska, a Radio Łódź. Przed nami teraz, już za krótką chwilę, szczególny koncert przygotowany w związku ze 100-leciem urodzin Henryka Debicha. Na tę muzyczną ucztę zapraszamy po pogodzie. A noc będzie na ogół pogodna, ale bardzo zimna, bo nad ranem może być -21 stopni. Przypominam, że już teraz mamy -18. Jutro pogoda będzie podobna do dzisiejszej, kilkanaście stopni mrozu i sporo przejaśnień, może popruszyć słaby śnieg. Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie ze studia imienia Henryka Debicha w Radiu Łódź, gdzie obchodzimy, zresztą nie tylko tutaj, także na naszej antenie, i wczoraj, i dziś, i jutro, 100-lecie urodzin Henryka Debicha, człowieka, który właściwie stworzył legendę tego studia, legendę orkiestry, którą prowadził, orkiestry Henryka Debicha, która była orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji, i tutaj muzycy pracowali przez kilka dziesięcioleci, aż do początku lat 90., nagrywając mnóstwo muzyki, akompaniując wielu znakomitym solistom, występując na najważniejszych polskich festiwalach i estradach. Pamiętam, że 2 lata temu, w roku 2019, przy okazji koncertu Znikające Miasto na Festiwalu Łódź Czterech Kultur, zespół, który stworzył do tego projektu Leszek Biolik, wykonał utwór, który oparty był na jednej z kompozycji z płyty String Beat Henryka Debicha z 1975 roku. Wtedy specjalnie do tego utworu tekst napisał Marcin Pryt, wokalista zespołu 19 Wiosen. I tu należałoby powiedzieć, to się świetnie składa, ponieważ dziś inny muzyk tej legendarnej łódzkiej formacji, czyli Grzegorz Fajngold, ale także człowiek reprezentujący różne inne muzyczne projekty pochodzące z naszego miasta, takie jak chociażby Demolka, zespół, czy projekty realizowane jako Procesor Plus, zagra specjalnie przygotowany set DJ-ski dla uczczenia właśnie 100-lecia urodzin Henryka Debicha. Set, który złożony będzie z utworów zarówno pochodzących ze starych płyt orkiestry, jak i muzyki, która w tamtych czasach była dla wszystkich inspirująca i dziś pozostaje, myślę, wspaniałą muzyczną przygodą. Dlatego gorąco zapraszam, posłuchajmy, i przy okazji też chciałbym przywitać serdecznie wszystkich słuchaczy nie tylko Radia Łódź, ale także Radia Łódź Ekstra oraz widzów, którzy śledzą to, co się dzieje w studiu imienia Henryka Debicha w internecie. Witam, gorąco zapraszam do pozostania z nami, a teraz już Grzegorz Fagot Feingold i jego set DJ-ski na dziś. Do you want something funny? No. Are you working for the FBI? No. Oh, please tell me I can guess. Right. What do you want? I'm making for a kiss. Give me, come on. Look everywhere behind my back. You never does got to work, 'cause I know you're there on my track. Watch it. Are you trying to get? Always hanging round, why don't you come right out and say, what do you want? Is it money? No. Well, that's all right. What do you want? Something funny? No. Are you working for the FBI? No. Oh, please tell me I can guess. Right. What do you want? I'm making for a kiss. Why don't you put your lips away? 'Cause now the game is over. It's time that you were told. a little higher. Take a little trip and see.